Można zastąpić obraz taki jak dla widzących słuchem. Jako widzący nigdy nie myślałem o tym, że tak się może stać, o czym innym myślałem, no ale skoro się już tak stało, szczęśliwie potem trafiłem do szkoły stroicieli w Bydgoszczy, szkoły niewidomych. Tam uczył mnie strojenia pan taki też niewidomy, więc i naprowadził mnie i mnie i kolegów na tą drogę, którą później poszliśmy i tak zostało. Mieliśmy kawałek skrzydła w budynku dla samych stroicieli. I od razu tam mieliśmy i sypialnie, i warsztaty. I w każdym warsztacie pomieszczeniu warsztatowy instrument, no i uczono nas od podstaw strojenia, ustawienia struny, chórów tak zwanych. I co dzień to samo przez kilka miesięcy. I warsztaty to było poznanie mechaniki instrumentów i ich naprawy. To wszystko bardzo uciążliwe było i trudne. Ponieważ szedłem tak jakby z kursem skróconym, to od 7 rano do 8-9 wieczór z przerwami na posiłki. Jeśli jest instrument sam, fortepian grający, pianista sam co gra, no to troszkę inaczej to się przyjmuje niż fortepian jak jest z orkiestrą. To musi współbrzmieć wszystko, bo byłoby to bardzo rażące, niedobrze by się to słyszało. Filharmonii strojenie to jest takie, można powiedzieć, głaskanie stroju, takie wyrównywanie, głaskanie. A podstawowe strojenia to się robi wcześniej i on ten strój stale prawie utrzymywany jest na pewnym poziomie, a przed koncertem czy przed jakąś imprezą to się go dopiero czyści ten strój. Tak, żeby dopasować do innych instrumentów i to współbrzmienie, żeby było eleganckie, interwały, żeby było słychać akordy bardzo dobrze, to musi być współbrzmieć. Bo strojenie, samo strojenie, to już jest wykończenie roboty. No niewidomy. No jakoś tak się złożyło, że poznaliśmy się i pobraliśmy się i dobrze nam było i jest.
i wszystko właściwie sam robiłem. No, pewne rzeczy mi żona tam w domu pomagała, a później syn już. Można się przyzwyczaić. Bo są trudności pewne, nie do pokonania czasem, no ale przy silnej woli można coś. No nie żałuję. Cieszę się z tego i jestem niezmiernie zadowolony, że takie życie, pomimo tych wielkich trudności, tak się ułożyło. I żona, i dzieci. I cieszę się, że syn przejął po mnie to wszystko. I mamy wspólne tematy, wspólne rozmowy, zainteresowania. Wyszło dobrze.